organizacje społeczne, no, one żyją z tego, że ludzie o nich słyszą i muszą generować pewne na przykład pomysły na marketing. I w świecie korporacji to wygląda tak, że jest duża korporacja, najmuje sobie za duże pieniądze agencję reklamową i ta agencja reklamowa dostarcza treści kreatywne, tak? I wiadomo, organizacja społeczna nie ma takich pieniędzy, żeby angażować profesjonalną agencję reklamową, więc może wykorzystać ChatGPT właśnie, aby ten wcielił się w specjalistę na przykład agencji reklamowej i przeprowadził brainstorming, dostarczając kontekst. Chcemy zorganizować akcję, która uświadomi Polaków w takim i takim kontekście. Chcemy dotrzeć do nich kanałami X, Y, Z. Spróbujmy wymyślić jakąś historię, jakiś storytelling, narrację, która mogłaby trafić do ludzi z naszym przekazem. I nagle się okazuje, że można. Oczywiście, no znowu, będzie to w jakiś sposób sztuczne, wygenerowane, ale lepszy ryc niż nic, moim zdaniem.